Witam wszystkich serdecznie tutaj, STT StarCraft. To jest tylko króciutki filmik pod tytułem Ogłoszenie. Konkretnie zdalnie sterowany Śmierdziel. Dawno, dawno, dawno temu był ostatni odcinek zdalnie sterowanego Śmierdziela i postanowiłem, dzięki komentarzowi od Findekano, wznowić tę serię, bo wpadł on na całkiem fajny, ciekawy pomysł, który zupełnie was nie ogranicza. Mam nadzieję, że będą w jego rezultacie powstawały jakieś naprawdę ciekawe, fajne filmy, fajne powtórki. Więc słuchajcie, zadanie na kolejnego, to już będzie piąty pewnie, zdalnie sterowanego Śmierdziela jest następujące. W ciągu pierwszych 10 minut gry StarCrafta licznik możecie aktywować nad minimapą. Jeśli jeszcze go nie macie aktywowanego, to zróbcie to tak czy inaczej, niezależnie od zadania do zdalnie sterowanego Śmierdziela. Przez pierwsze 10 minut w grze musicie zabić jak największą ilość workerów przeciwnika. I liczy się oczywiście ilość, ale też jakość. W sensie ciekawsze zagrywki, których rezultatem będzie zabicie jakiejś tam ilości dronek, probek i tak dalej, będą faworyzowane niż sama ilość. Ale ilość też jest ważna, żeby nie było. Także zadanie jest proste: zabić jak najwięcej workerów w ciągu pierwszych około 10 minut. Trzymajmy się tych 10 minut, ok? Zadanie jest proste, lekkie, łatwe, miłe i przyjemne. Więc mam nadzieję, że będzie bardzo dużo powtórek nadesłanych na mój adres e-mail, który brzmi sttstarcraft@gmail.com. Zapraszam do wysyłania powtórek i no, już się nie mogę doczekać tego, co przedstawicie mi waszych dokonań StarCraftowych. Dzięki, cześć i do następnego casta.